Witajcie, to jest moja herbatka na moje jelita, problemy z jelitami. Tu jest mięta, nie wiem czy będzie widać, tu jest mięta. Tu jest bylica piołun, a tu jest jabłko. Zalałem kubek najpierw gorącej wody dotąd, tutaj jest, nie wiem czy będzie widać. O, zalałem gdzieś dotąd pierwszy raz wodą. Później drugi raz troszkę więcej i teraz zalewam ją trzeci raz, tą herbatkę. Chodzi o to, żeby cały czas podtrzymywać temperaturę, tak? Ogólnie powinienem to troszkę podgotować, ale tak też się da. Dobra, już idę po czajnik. Chodzę, mam czajnik. Idę po czajnik i normalnie, zwyczajnie zalewam wrzątkiem trzeci raz, tak? Żeby się to pod... Mogę to jeszcze raz, będę pewnie jeszcze zalewał, bo już ja tego nie wyrzucę i uzyskam z tego trzeci kubek herbatki. Tylko prosiłbym ostrożnie z bylicą, tak? Bo ta mięta i jabłko to jeszcze, tak? Ale bylica to... Raz, że ma gorzkawy smak, dlatego mam cukier ze sobą. A druga sprawa, że bylicy za często się nie stosuje, tak? Bylica jest ogólnie na bóle brzucha, jeśli kobieta ma miesiączkę, to jej pomaga. Bóle, mówię ogólnie na bóle, na czyszczenie ząbków, ogólnie jest bakteriobójcza. No mam nadzieję, że mi też i bylica pomoże. No to dałem tylko parę listków z 5-6 góra. One na pewno, jak sobie podświetlę, to ona jest w tym wywarze. O, jest, widać było. I dałem tylko troszkę, tak? Także mamy miętę, bylicę, świeża mięta, bylica, piołun, jabłuszko pokrojone. I na trzy etapy zalewałem to, tak? Taka moja herbatka, tak? No dobra, nie wiem czy zalać ją teraz, czy jeszcze poczekać, zaraz zobaczę temperaturę. No mogłaby trochę jeszcze postać, ale wezmę łyżeczkę. Już teraz sobie zaleję. Na moje jelita, mam problem z jelitami. Jabłuszko akurat ma te swoje właściwości dobroczynne dla jelit. Mięta to nie muszę już mówić o mięcie, a bylica to właśnie jest to bakteriobójcza, żeby tam za dużo robali w naszym organizmie się nie kręciło. I zaraz zaleję. Pyk. Jest. Nie wiem, czy będzie widać. Jest troszkę taka jasna, bo ogólnie mięta powinna być wysuszona. Ale to jasny, swój jasny kolor ma dzięki chyba jabłuszku. Mi się wydaje. O, dobra. To tyle. Dzięki. To taki mój sposób domowy na herbatkę.